Dzień dobry Państwu. Kontynuujemy cykl o latach 80. Plan jest taki, żeby przejść po najważniejszych wydarzeniach lat 80., później 90. Pewnie później pójdziemy dalej. I dzisiaj porozmawiamy sobie o zjawisku, które zostało nazwane jako gonka na lafietach wyścig na lawetach. Laweta, taka od armaty, była wykorzystywana także w czasie pogrzebu ważnych osobistości. Na niej wieziono. I w Związku Radzieckim w latach 80., w pierwszej połowie takich dużych, ważnych pogrzebów odbyło się wiele. Najważniejsze były oczywiście trzy. Trzy pogrzeby pierwszych sekretarzy partii, którzy byli tymi najważniejszymi postaciami w państwie. Pierwszy był Breżniew w 1982, Andropo w 1984 i Ciernięka w 1985. Jeden po drugim. Faktycznie to jest taki epizod, nie będę mówił, że nieznany, ale mniej znany w tym sensie, że 18 lat rządził Breżniew, później... Było jakieś zamieszanie i pojawił się Gorbaczow ze swoją pieriestrojką. Dzisiaj trochę więcej o tym porozmawiamy. Mniej będziemy mówili o tym, że po drodze pomiędzy nimi umierali także inni ważni działacze partyjni, między innymi w tym samym roku, ale parę miesięcy wcześniej, przed Breżniewem, zmarł Susłow, taki partyjny ideolog, bardzo istotny w tym aparacie. Niemniej no to Breżniew był najważniejszy i teraz jeśli chodzi o Breżniewa tak jak mówię, on rządził 18 lat od roku 1964 sprawdzę sobie, żeby nie skłamać do 1982 Breżniew był ciekawym człowiekiem o Chruszczowie często się mówi, że Chruszczow był Ukraińcem że urodził się w Ukrainie nie, urodził się na terenie obecnej Rosji Raczej na pewno w rodzinie rosyjskiej, na terenach zamieszkałych głównie przez Rosjan, choć później zamieszkał, pracował na terenach dzisiejszej Ukrainy, był z nią faktycznie związany. Natomiast Breżniew urodził się na terenie dzisiejszej Ukrainy, w takim niewielkim miasteczku koło miasta Dnipro, obecnego Dnipro. I to miasteczko nazywało się Kamienskoje. Przy czym to była jeszcze wtedy, kiedy on się rodził. Gubernia Jekaterinosławska. On się urodził dość późno, wychowywał się jeszcze w tej Rosji carskiej, imperialnej, ale jak miał 11 lat wydarzyła się rewolucja, więc on się wychowywał, Breżniew, raczej głównie już w czasach tych radzieckich. W czasach wielkiego terroru stalinowskiego, on już był działaczem partyjnym, zresztą w Ukrainie, brał tutaj czasem odpowiedzialność za elementy represji, jak większość wysoko i średnio ustawionych działaczy partyjnych tamtych czasów, on nie mógł uniknąć krwi na rękach, jeśli chciał robić karierę, jednak przed wojną ta kariera nie była jakaś szczególnie Szybka i wybitna. W czasie wojny on został tak zwanym politrukiem. To nie ma nic wspólnego z drukowaniem to jest od politicyjski rukawadiciel, czyli kierownik polityczny, politruk. I oni się zajmowali różnymi rzeczami wychowaniem politycznym, morale w armii. Czasem zdarzało im się tak, że jeśli była taka potrzeba, walczyć z bronią w ręku różnie to bywało. Natomiast on przede wszystkim miał taki epizod walk. To były walki o tak zwaną Małą Ziemię w okolicach dzisiejszego Noworosyjska. Z tamtych wydarzeń później powstała książka, która została napisana przez, możemy dzisiaj powiedzieć, autora Widmo, podpisana Leonid Breżniew i stała się jednym z ważnych elementów Breżniewowskiego kultu tej postaci. Bo faktycznie w późniejszych czasach, kiedy on już został szefem partii, szefem państwa, ten kult postaci, kult liczności po rosyjsku, stał się bardzo wyraźny. Nie uprzedzajmy jednak faktów, po wojnie kariera Breżniewa układała się mniej burzliwie, on nie awansował aż tak szybko w tych czasach jeszcze stalinowskich, był przez chwilę w Mołdawii w tych czasach kiedy Mołdawię dotknęła po wojnie klęska głodu i w czasach Hruszczowa jego kariera faktycznie nabrała tempa on na przykład został przez Chruszczowa wykorzystany jako taki ważny kierownik partyjny który nadzorował pracę w Kazachstanie, pracę nad Oraniem tych ziem dziewiczych. Mieliśmy tu osobny odcinek o tym, jak tam ziemie stepowe były przekształcane w pola, tym kierował m.in. właśnie Breżniew. Później trafił do tych centralnych aparatów partyjnych moskiewskich i ostatecznie wziął udział w spisku, który usunął Chruszczowa ze stanowiska. Przy czym zachowały się wspomnienia ludzi, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach, którzy twierdzą, że Breżniew sugerował, że Chruszczowa można by wyeliminować fizycznie. Na przykład tworząc jakiś sabotaż w taki sposób, żeby samolot, w którym by leciał Chruszczow, na przykład spadł i się rozbił. I w ten sposób by sobie Chruszczowa usunęli, oczywiście to się wydarzyło w rzeczywistości inaczej, jego odsunęli od władz bezkrwawo, ani Lenin, ani Stalin, ani Breżniew, ani Andropow, ani Czernienka nie byli emerytowanymi przywódcami Związku Radzieckiego, a Chruszczow ostatnie dni przeżył jako emeryt kopiący sobie tam ogródek siejący czy sadzący warzywa, w zależności od tego, co towarzywa, co było dość nietypową sytuacją. Brzeżniew rozpoczął w roku 1965 reformę gospodarki, ponieważ po zniszczeniach II wojny światowej, po eksperymentach Chruszczowa, tam było dość różnie, jeśli chodzi o stan gospodarki wiele rzeczy nie działało, więc razem z Kosyginem, ówczesnym premierem Breżniew, planowali reformę, która miałaby, no może nie stworzyć wolny rynek, bo to byłoby zbyt wiele powiedziane, ale pozmieniać tę gospodarkę w taki sposób, żeby to wszystko zaczęło lepiej pracować, tylko że ta reforma nawet nie tyle, że została odwołana czy zakończona, ona ugrzęzła w tych wszystkich partyjno-biurokratycznych mechanizmach, a przy okazji także w 1965 roku odkryto na Syberii samotlorskie rodzenia, czyli nowe, potężne zasoby, ropy naftowej. W roku 69 rozpoczęto ich eksploatację, a w roku 73 na świecie miało miejsce takie zdarzenie, kryzys naftowy, ceny ropy naftowej poszły w górę i w tym momencie Rosja zaczęła, Rosja wtedy jeszcze radziecka, uzależniać się od eksportu ropy, a świat od kupowania ropy z Rosji. Możliwe, że jakiś ostatni rozdział tej historii rozgrywa się właśnie przed naszymi oczami, bo tam zachodzą w tej kwestii sprzedaży i wydobycia ropy duże zmiany. To się zaczęło właśnie wtedy. Ten potok waluty pozyskiwanej ze sprzedaży ropy naftowej z jednej strony był oczywiście błogosławieństwem można było za to kupować zboże, kupować wszystko, co było potrzebne za granicą. W takich ilościach, które wystarczały na potrzeby przede wszystkim tzw. nomenklatury, to było dostateczne. I te wszystkie reformy nagle przestały być potrzebne. Gospodarka została uratowana praktycznie metodą Deus Ex Machina. Pojawiła się ropa, wydobywamy, sprzedajemy, są pieniądze. Tamte czasy, czasy Breżniewa zostały po latach nazwane zastojem i możemy dokładnie powiedzieć skąd się wziął ten termin. Gorbaczow na jednym ze swoich wystąpień powiedział, w życiu zaczęły przejawiać się objawy zastoju. Zastojne jawlenia, Jeśli ktoś z państwa zna rosyjski, to było stwierdzenie, które zostało później podchwycone i faktycznie do dzisiaj się mówi o Breżniewowskim zastoju. Czy faktycznie można określać tak ten czas? To jest złożony temat, ponieważ z jednej strony faktycznie działy się rzeczy. W tamtych czasach rozpoczęto na przykład masową produkcję samochodów osobowych marka Łada, w Rosji znana jako Żyguli, bo kupiono od Włochów takie linie produkcyjne. Mieliśmy odcinek o tym, jak to bandycko prywatyzowano w późniejszych latach, w latach 90., więc Wtedy życie zaczęło się w dużej mierze uspokajać. Już te programy budownictwa mieszkaniowego rozpoczęte za chruszczowa zaczęły dawać efekty. Ludzie zaczęli mieszkać w blokach, niektórzy zaczęli jeździć samochodami. Pojawiły się dostępne pralki, lodówki, takie elementy tej małej stabilizacji, jeśli Państwo kojarzycie w Polsce także coś takiego, takie zjawisko się gdzieś tutaj w podobnych czasach pojawiło. Życie nie było. Proste, nie było dobre, ale było trochę lepsze i trochę bardziej stabilne. Nie można powiedzieć, żeby w tamtych czasach nazywanych zastojem nic się nie działo, wręcz przeciwnie. Na przykład większość radzieckich stacji kosmicznych, z czym wszystkie pierwsze, Leciały w kosmos właśnie za czasów Breżniewa. Także w tamtych czasach na przykład mogliśmy, mogliśmy zauważyć bardzo intensywny rozwój energetyki jądrowej. Między rokiem 1960 a 1975 ogólnie Energii elektrycznej w przeliczeniu na mieszkańca Związek Radziecki zaczął produkować trzykrotnie więcej, a jeśli chodzi o tą produkowaną w elektrowniach jądrowych, to było jej ośmiokrotnie więcej. Także w tamtych czasach pojawiły się systemy metra w Baku, Charkowie, Rywaniu, Wołgogradzie. Taki bardziej podziemny tramwaj to był, ale jednak podziemny. W Mińsk to był rok 1984, kiedy otworzyli metro, ale no wiadomo, że je budowali już za czasów Breżniewa. Także coś się działo. Także Przede wszystkim ludzie doceniali fakt, że po pierwsze mieli pracę, po drugie nie musieli się w tej pracy za bardzo wysilać. Czasy Breżniewa to są czasy takiego naszego, dobrze znanego w Polsce, czy się stoi, czy się leży. 2000 się należy, mniej więcej tak to szło, choć kwota mogła być inna. Tam w Związku Radzieckim mieli podobne powiedzenia. Mniej więcej tak to wtedy wyglądało. Wiązało się to także z tym, że istniała tam za czasów Brażniewa bardzo, bardzo silny zastój, jeśli chodzi o sprawy kadrowe. To znaczy, ludzie się na swoich stanowiskach nie zmieniali. Jeśli zostawałeś dyrektorem, to mogłeś tym dyrektorem siedzieć i siedzieć. Co było z jednej strony dla wielu wygodne, a z drugiej strony było pewnego rodzaju hamulcem. Dla Państwa wiele z tych elementów struktury radzieckiej biurokracji, przemysłu jeszcze z czasów stalinowskich zostało na miejscu. Przez tą ropę nie było motywacji do tego, żeby coś zmieniać, a warto powiedzieć, że to były kluczowe lata. Dlaczego? Lata 70. przypomnę Państwu, a sam sobie przypomnę w notatkach, dokładnie. Rok 76 to był pierwszy komputer firmy Apple. 77 to już był Apple II. To były czasy burzliwego rozwoju technologii komputerowej. Związek Radziecki w dużej mierze te czasy ogromnej rewolucji przespał. I to tak naprawdę widać do dzisiaj. To, że Władimir Putin musi kupować części do swoich rakiet, dronów czy śmigłowców na AliExpressie, albo zdobywać je, co niestety się często udaje, przez różne korupcyjne schematy od firm zachodnich, wynika w dużym stopniu dlatego, że już wtedy, kiedy na Zachodzie i Dalekim Wschodzie ten przemysł komputerowy się rodził, Radziecki przemysł był zbyt skostniały, żeby to wszystko, za tym wszystkim nadążać. Nie, nie możemy stwierdzić, że tam nic nie było produkowane, jak najbardziej było, natomiast już wtedy zaczęły pojawiać się wyraźne opóźnienia w stosunku do reszty państw rozwiniętych. Jeśli chodzi o inne negatywne wydarzenia tamtego okresu, warto tutaj powiedzieć o tym, że czasy Breżniewa to była ingerencja w Pradze. Zbrojna interwencja w Pradze. Wydarzenie, które odbiło się bardzo głośnym echem na całym świecie. Wydarzenie, które także stało się bardzo mocno niepopularne w szeroko pojętym obozie socjalistycznym. Druga podobna rzecz to inwazja na Afganistan. Także za czasów Breżniewa. Według zachowanych stenogramów z posiedzeń Biura Politycznego wiemy, że Breżniew nie był zwolennikiem takiego rozwiązania. Ostatecznie jednak zostało one podjęte. Choć kluczową rolę odegrali tu inni członkowie Biura Politycznego, którzy Breżniewa do tego de facto przekonali. Więc było tu wiele elementów, które możemy określić jako pozytywne dla rozwoju Związku Radzieckiego, było wiele negatywnych. Jednocześnie czasy Breżniewa były czasami represji. Oczywiście te represje były inne niż represje stalinowskie. Co się zmieniło, kiedy Stalin umarł? Represje przestały być masowe. Za czasów Stalina represje mogły przybierać charakter. Represji całego narodu, jak deportacja Czeczenów, deportacja krymskich Tatarów, jak program walki na przykład z Polakami. Za czasów Jeżowa była taka akcja NKWD, kiedy po prostu ofiarami represji byli mieszkający w Związku Radzieckim Polacy, a później inne narody, a później Kułacy, później Żydzi, później i to były represje, tak jak mówię, masowe, które mogły dotykać naraz setek tysięcy, a nawet milionów ludzi. Za czasów późniejszych Chruszczowa, Breżniewa te represje były wycelowane w konkretne postaci. Znaczy nie było represji takich obszarowych, były represje wymierzone w konkretnych ludzi, choć one także były Potrafiły być szalenie okrutne. Poeta, dysydent Josip Brocki opowiadał na przykład, że kiedy był w radzieckim więzieniu, to stosowano tam taką torturę, że jego w nocy budzili, wsadzali go do lodowatej wody w wannie, owijali go mokrym, zimnym prześcieradłem, ciasno bardzo, i przystawiali do gorącego kaloryfera, co dawało taki efekt, że no oczywiście najpierw było to zimno, bardzo nieprzyjemne, później wysychające prześcieradło na nim się tak obciskało ze wszystkich stron, że sprawiało to poważny ból dla tego człowieka. Oczywiście te represje nie były, tak jak mówię, nie posiadały aż takiej skali, jak za czasów stalinowskich, jednak istniały używanie na przykład przymusowego leczenia psychiatrycznego jako formy represji, to znak tamtych czasów. To wszystko tam było, więc nie był to wciąż kraj, w którym byśmy chcieli w tej chwili żyć. Oczywiście był jeszcze jeden aspekt epoki Brażniewowskiej, to znaczy za tamtych czasów postrzegano tego człowieka, przy czym im dłużej rządził, tym bardziej jako postać komiczną. Te wszystkie medale, którymi on się obwieszał, te problemy z mową. drodzy Problemy z mową miały wynikać albo z przyjmowania dużej ilości preparatów medycznych, albo ze źle dopasowanej protezy dentystycznej, albo z jednego i drugiego naraz. Ten człowiek dożył późnego wieku i do samego końca pozostawał na stanowisku, nawet wtedy, kiedy już wyraźnie nadawał się na emeryturę. W tamtych czasach opowiadano o nim bardzo wiele żartów. Chyba mój ulubiony jest taki, że Breżniew mówi do swoich kolegów z CK, Towarzysze, dzisiaj na pogrzebie towarzysza Susłowa, swoją drogą od rana go nie widziałem, nie, nie wykazaliście się refleksem i manierami. Kiedy zaczęła grać muzyka, tylko ja wpadłem na to, żeby poprosić moją żonę do tańca. Mnie śmieszy. Breżniew rządził tak długo, 18 lat, 5 lat krócej niż Putin do tej pory, że kiedy umarł, Ludziom trudno było sobie z tym poradzić. Mój wykładowca literatury rosyjskiej, rodowity Rosjanin, który od dawna mieszka już w Polsce, od bardzo dawna, zresztą jeszcze w czasach radzieckich, kiedy dostał telefon od znajomego i znajomy mu powiedział Breżniew nie żyje, miał zareagować, kłamiesz. Normalnie nieświadomie po prostu mu się wyrwało, że to niemożliwe, Breżniew jest wieczny, nie może umrzeć Breżniew. No, ale nikt nie jest tak naprawdę wieczny, więc ktoś musiał go zastąpić. Tak jak mówiłem kadrowo, jeśli chodzi o sytuację wokół Brażniewa, tam to wszystko było dość mocno zabetonowane i ludzie, którzy byli blisko Brażniewa i wysoko w partii, także byli starzy. I dlatego na jego zastępstwo przyszedł także starszy już wtedy człowiek, Juri Andropow. Człowiek nie tylko starszy, ale także schorowany. On już od jakiegoś czasu miał chore nerki, chodził na dializy. To nie jest przyjemna procedura. To miało też swoje konsekwencje. Andropow był człowiekiem, który robił karierę partyjną, ale nie służył nigdy w wojsku i nie brał udziału w wojnie, także ze względu na stan zdrowia. On jeszcze przed II wojną światową miał problemy z organami bezpieczeństwa, poddawano w wątpliwość jego proletariackie. Pochodzenie. Tam się okazało, że jego matka służyła w rodzinie kupieckiej. Nie była, nie pochodziła z rodziny kupieckiej, tylko w niej służyła. Generalnie on zobaczył, jak działają tego typu mechanizmy, jak wiele można stracić w wyniku działania organów bezpieczeństwa. Później stanął na ich czele, co jest znaczące, po wojnie, w momencie, w którym doszło do interwencji na Węgrzech, radzieckiej interwencji, on był ambasadorem Związku Radzieckiego właśnie w Budapeszcie. To także wywarło na niego duży wpływ. Później zajął się pracą z partiami komunistycznymi w krajach satelickich. Powstał taki nowy urząd, uznano, że trzeba pracować właśnie z Tymi wszystkimi partiami Polski, Węgier, Czechosłowacji i tak dalej. Na to stanowisko wybrał go. Wybrano go za czasów Chruszczowa, on tam dość długo siedział, a w czasach Breżniewa Andropowa zrobili szefem KGB. I tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, KGB, Komitet Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tamtych czasach był instytucją nie aż tak potężną jak kiedyś. Aparat represji w ramach NKWD i nie tak silną jak później, jak się stał za czasów właśnie Andropowa. Dlaczego tak to wyglądało? W czasach Jeżowa, później Beri, ale w czasach Beri to się skończyło. NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, był zarówno Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Jaki policją polityczną, czyli aparatem represji, posiadał jeszcze wojska NKWD, czyli wojska wewnętrzne odpowiednik dzisiejszej rozgwardii, która jest kontynuatorem tamtych tradycji i był bardzo silny. I jeszcze za czasów Beri Stalin to rozdzielił. Rozdzielił Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od aparatu represji. I w czasach, kiedy Andropow obejmował urząd, KGB było komitetem przy. Radzieckim rządzie. Ale za czasów Andropowa i Breżniewa KGB urosło w siłę, zaczęło oplatać swoimi mackami bardzo wiele aspektów życia w Związku Radzieckim. Tutaj też warto powiedzieć, że w tamtych czasach karierę w NKWD rozpoczął właśnie Władimir Putin. Druga sprawa jest taka, że Andropow został wybrany na szefa KGB z jednego prawdopodobnie, bo nie wiemy tego na pewno, powodu. Andropow był w aparacie samotnikiem. On nigdy nie był jakimś kierownikiem miejskim, regionalnym, obwodowym. Nie miał żadnego regionalnego zaplecza. Wcześniejszy szef KGB posiadał takie zaplecze, był blisko związany z wieloma różnymi ludźmi w aparacie partyjnym i brał udział w spisku razem z Brażniewem przeciwko Chruszczowowi. Brażniew o tym doskonale wiedział i chciał kogoś innego na takim ważnym stanowisku stanęło na Andropowie. Co więcej Andropow ze względu na stan swojego zdrowia, problemy z nerkami, żył dość ascetycznie. Nie mógł zbyt wiele jeść takich nazwijmy to imprezowych potraw, nie mógł za bardzo pić, więc nie bardzo uczestniczył w tych wszystkich partyjnych imprezach bogatych ówcześnie i wpływowych ludzi, więc stał gdzieś w tym wszystkim na uboczu. I ten człowiek przez lata był szefem KGB i później jako człowiek z KGB po śmierci Brażniewa został kierownikiem całego Związku Radzieckiego. Tu pojawiły się... w zasadzie pojawił się jeden problem. Tak jak mówiłem, on nigdy nie kierował miastem ani... Okręgiem. On się nie znał na gospodarce, nie znał się na zarządzaniu tego typu terenami. Jemu się wydawało, zresztą jako specjaliści od bezpieczeństwa wewnętrznego z KGB, że najważniejsza jest dyscyplina i kontrola. On dziedziczył Związek Radziecki w czasach, kiedy jego gospodarka była, no może nie jeszcze w katastrofalnym stanie, ale w trudnym bardzo stanie. I jemu się na przykład wydawało, że jedną z podstawowych kwestii jest zmusić ludzi do tego, żeby oni zaczęli uczciwie pracować. Właśnie nie czy się stoi, czy się leży, nie kino o 12 w godzinach pracy, tylko żeby faktycznie wzięli się do roboty, stąd się pojawiły kontrole, dla niego ważna była też walka z korupcją. On sam prowadził dość tak pokazowo ascetyczne życie i chciałby wymagać tego od innych. Ta walka z korupcją posunęła się tak daleko, że wdowa po Breżniewie także miała w związku z tym kłopoty. Jednak oczywiście Andropow, mając już sporo lat na karku, obejmując ten urząd, Andropow, który był chory na nerki, nie był w stanie przeprowadzić tych zmian do końca. Rządził zbyt krótko, był zbyt mało energiczny, miał zbyt mało siły, żeby faktycznie, aktywnie prowadzić te działania polityczne. Jest taki rosyjski historyk Mlecin. On miał tę przyjemność, że czytał archiwa dotyczące Andropowa. Siedział w jego gabinecie, zaglądał do jego roboczego kalendarza i wspominał, że ten kalendarz był niemal pusty. Tam było bardzo mało wpisów. Andropow rządził bardzo mało aktywnie. Jako człowiek starszy, schorowany, jesteśmy w stanie to zrozumieć. On także odszedł dość szybko. W 1984 odbył się pogrzeb, i tak jak mówiłem, w 1985 roku odbył się pogrzeb kolejnego przywódcy Związku Radzieckiego Ciernięka się nazywał. Ten jest człowiek, którego o ile Grężniewa kojarzą wszyscy, o ile o Andropowie spora część z nas umie nawet powiedzieć, że A to był ten od KGB, Ciernięka to jest czarna dziura. Prawdę mówiąc, szykując się do tego odcinka, ja wiedziałem o nim bardzo niewiele i jak się szybko przekonałem, czytając kolejne źródła, nie ma czego wiedzieć na jego temat. To był człowiek, w którego biografii była po prostu praca w partii. Później został takim, możemy to nazwać, choć to nie jest oczywiście precyzyjna nazwa, sekretarzem Breżniew. A Breżniew nie lubił kancelaryjnej, papierkowej roboty. Breżniew lubił zajmować się zupełnie innymi rzeczami, polowaniami, jakimiś bankietami, ważnymi, dużymi rzeczami, a tą całą papierkową robotę spychał na czernienkę, który. Wywiązywał się z tych obowiązków wystarczająco dobrze, żeby Braźnie był zadowolony i go przy sobie trzymał. I ten szary, niepozorny i także bardzo mocno schorowany człowiek został przywódcą Związku Radzieckiego. Przy czym, co jest interesujące, on się miał rzekomo zatruć wędzoną rybą i dużą część z tego około roku, kiedy sprawował najwyższy urząd w państwie, spędził na szpitalnym łóżku. Naprawdę trudno znaleźć jakieś interesujące fakty na temat jego rządów. I kiedy on odszedł, rozumiemy już skąd się wziął Gorbaczow, prawda? Gorbaczow, oczywiście, nie możemy go nazwać człowiekiem młodym, jednak w porównaniu do tamtej trójki. Na ich tle był człowiekiem faktycznie młodym i energicznym. Związek Radziecki wymagał reform, tak naprawdę na samym początku rządów Breżniewa. Ze względu na odkrycie ropy i ogromne przychody, te reformy okazały się niepotrzebne chwilowo, ale oczywiście, było to. Pozorny brak potrzeby, ponieważ te wszystkie mechanizmy biurokratyczne, ta ociężałość, ta gospodarka, w której nie było konkurencji, nie było normalnych rynkowych mechanizmów, kulała i to kulała z każdym krokiem coraz bardziej intensywnie, więc oni wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. Najwyższy czas było coś zmieniać. Oczywiście po drodze pojawił się problem wojny z Afganistanem, problem sankcji. Problem z cenami ropy naftowej to był moment, w którym trzeba było zacząć gasić pożary i kolejny stary, zasłużony partyjny mm, urzędnik nie był już opcją. Dlatego wybrano właśnie Gorbaczowa, który przyszedł i zaczął zmieniać. Ale to już jest temat na Kolejny odcinek naszego cyklu. Nie wiem, czy on będzie następnym, ale na pewno do Gorbaczowa sobie wrócimy. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę i widzimy się niedługo.